Cześć wszystkim, Chris z tej strony. Witam na gospodarstwie na mapie Zielonka. Mamy styczeń, pada śnieg, ale najwyższy czas sprzedać sorgo. No, mamy dobrą cenę jeszcze. Spróbujemy się przejechać pociągiem. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Chyba, że zły skup wybrałem. No, jak pamiętacie, sorgo mamy z zakupionego pola. Nie pamiętam teraz, ile pole kosztowało, ale sorga było jakieś 90 tysięcy zebrane litrów, więc spróbujemy sprzedać, zobaczymy, ile z tego nam wyjdzie na plus. Potem sobie zobaczymy, ile kosztowało pole. No i będziemy, można powiedzieć, wiedzieć, o ile mniej zapłaciliśmy za pole. No bo jeżeli zboże zebrane z tego pola nam pokryje jakieś koszty, to w sumie myśmy za to nie zapłacili, bo ani nie posialiśmy, ani nic, więc nasz tylko koszt zbioru. Wiem, że czasami niektórzy tak próbowali grać na, żeby kasę zrobić, że po prostu kupowali pole, przed zbiorami zbierali, po zbiorach sprzedawali, bo nie porównywałem teraz tego, ale wiem, że w początkowej fazie na pewno było farminga, ceny były takie same z zakupu pola, niezależnie czy jest obsiane, czy jest nieobsiane. Z tego, co sobie przypominam, 17, to tam były chyba różne ceny, tak mi się wydaje. Dawno nie grałem, ale czyli tam mi się wydawało, że były właśnie różne ceny tego, czy jest do zbioru, czy jest świeżo zebrane. Widzę, że dość daleko jest. 58, no, podjedziemy pod górkę. Czy zaczną nam koła mielić ślizgać i będziemy musieli, nie wiem, wyjść i posypać solą. To tylko opór. Już prosto byśmy nie pojechali. Jak widzimy, jeszcze tutaj do polskich klimatów słupy, które typowo w Polsce stoją. Znaki, to już na pewno mówiłem o tym. To są znaki w polskiej kolorystyce. No i kapliczki, które są przy drodze, no to też tego jest sporo. Każdy, kto poruszał się po Polsce, wie, że w Polsce też jest sporo różnych kapliczek, krzyży i tym podobnych rzeczy przy drodze, więc to jak najbardziej. Jest teraz, tu jest właśnie połączony. Myślę, że właśnie tu będzie tak, że będziemy do silosu oddawać, a z drugiej strony koleją się podjedzie i będziemy dostawać dokładnie. No, nie dostajemy kasy za to żadnej, ale pamiętam, jak na 17 na Sosnowce się wystraszyłem, bo szczerze mówiąc, to chyba tylko na Sosnowce grałem. Nie wiem, dlaczego na 19 jeszcze farming Sosnowki nie uruchomiłem. A może? Kurczę, może to będzie temat na następną serię. W każdym bądź razie tam
podjeżdżałem pod skup, tam pociąg był, tylko którym się nie jeździło, i wyładowuję do niego, wyładowuję, wyładowałem wszystko i nie mam nic. Kurczę, wystraszyłem się, że no jak to, no nic nie... Wyładowałem, no i nie ma kasy żadnej, tak? Czy po prostu gdzieś poszło to na tym, a potem się okazało, że trzeba było się przejść i był przycisk to jakby taki, że wzywało się pociąg, który przejeżdżał i wtedy zostało to odwożone. Podjeżdżał pociąg, samo się ładowało. No tutaj pewnie trzeba będzie klasycznie wynająć pociąg i zawieźć samemu. No to będzie tutaj, jeszcze pociągiem nie jeździłem. Skrócimy sobie drogę. Myślę, że również możemy jęczmień sprzedać, bo tam jest go dość sporo, tylko teraz tak. Nie, no damy... Nie, nie damy rady. Jak wezmę jedno i drugie, to nie będę wiedział, ile zostało zarobione na samym polu. No to cóż, to następnym razem może sprzedamy więcej, może się jakąś ciężarówkę wynajmie nawet, żeby szybciej jechało, bo już zaczynamy mieć coraz więcej pieniędzy, więc możemy się zacząć bawić w takie rzeczy. Tu będę chciał właśnie, tylko muszę zorientować się, co daje więcej obornika i gnojówki, czyli w sensie, czy tego dają więcej świnie, czy dają więcej krowy. Ja wiem, że z krowami jest więcej pracy, bo świnie praktycznie wystarczy im tylko jedzenie dawać i koniec. Ponieważ tutaj wydaje mi się, że podoba mi się to, co zostało zrobione w Bumble Houses w dodatku. I właśnie ta możliwość rozlewania gnojówki, ale tylko trzeba mieć do tego skąd. Załóżmy, ile tu mamy tego. Sorga. No tak, weźmy drugą przyczepę. Dobrze, że się... W sumie chyba tyle gdzieś było. A może zróbmy tak... Nie wiem, 15 było? Albo 19. Dobra, przyjmijmy, że jest tyle. Nie chce mi się tej przyczepy odczepiać, bo potem będzie źle ją doczepić. Czyli... Źle, no, no taki ze mnie kierowca jest tutaj do tego, że tą drugą przyczepę to się bardzo źle doczepia. No, pamiętam swój pierwszy zestaw na Sosnowce, jak... Tak w sumie, tak teraz myślę, czemu ja tam takimi małymi przyczepami jeździłem, jak miałem świnie. Tam nie było ograniczenia praktycznie, jak już dużo zaczęło rosnąć, to miałem jedną dużą przyczepę. Taką dużą. Tych tam nie było. W każdym razie miałem dwie małe dwukołówki odpięte i z przodu była jedna tego typu, no, jednoosiowa, tak jakby, z dwoma kołami o większej pojemności. Generalnie tak to nawet wyglądało, że jak zawoziłem świniom jedzenie, to na pierwszej jechała kukurydza, na drugiej jechało zboże, na trzeciej jechała soja bądź rzepak. No i mniej więcej proporcje były zachowane, doładowywałem jedną, drugą, trzecią. Te 5% tam brakujące, które było, czy tam 3 owoców ziemi, to tak szczerze mówiąc sobie darowałem i też jakoś się szło, ale jak sobie przypomnę teraz, jak gramy, jak kiedyś, to to był koszmar. Zresztą
pierwsze na 22, moja pierwsza mapa, pierwsze granie też jakieś takie trochę dziwne jest, bo mam prawie że pół mapy swojej i teraz tam ostatnio zajrzałem i kurczę, nadal nie mogę wyjść na plus, jest na prawie 2 miliony za zadłużone gospodarstwo. Także no trzeba uważać. Wiadomo, że im tutaj widzę, że ten algorytm, jak tak nieraz brałem te kredyty, działa dość fajnie, w sensie im więcej pola się ma, tym mają się jednak większe zdolności kredytowe. Nie wiem, czy co do ilości maszą to też idzie. Ale w każdym razie zakup każdego kolejnego pola zwiększa zdolność kredytową po prostu. Zamówmy sobie pociąg. O, tak, tak, tak. Chcemy zamówić pociąg. Ho, ho, ho. No, za 2 kilometry przyjedzie. Ciekawe z której strony. Może będzie na dużej mapie go widać. Nie, nie widać go na dużej mapie. Skąd jedzie? Za 1,5 kilometra. Z której strony przyjedzie? W ogóle jaki tu jest pociąg? Czy tu na szczęście nie ma dużo. Daje nam stan magazynu, ile mamy. Nie, bo to jest taki nasz lewy magazyn. Na... Ciekawe, czy tu jest wszystko przyjmowane. Bo wiem, że na którejś amerykańskiej mapie na 17. No jak, 6,6 km, a był najpierw 1,5, to co? Ominął nas, tak? Pojechał drugim torem. A, jedne, drugie tory. Trzecie. A, idziemy w las, może zobaczymy. O, przychodzi pociąg chyba. Tu już jedzie, zbliża się. O, jaka fajna lokomotywa. Właśnie, jak tu pociąg wygląda? Niestety nie jestem specjalistą od kolei. Nie wiem, czy ma typowo po polsku opisane, czy nie. Ale... Wsiadamy do pojazdu. O, podniósł się pantograf. Zobaczmy, jak w środku wygląda. O, a będzie widać napisy? Tu możemy sobie oglądnąć. Ale... Już taki niby lepszy panel w amperach, kilogramy jakieś, ale no ja przynajmniej nie jestem w stanie przeczytać tego, co tu pisze. Dobrze, podjedźmy
sałatkę możemy. No, wszystko to chyba może być. Co to jest? Starch, buraki, papryka, kamienie, pasza, wapno, nawóz, truskawki. No, no już widzę, ten śnieg nawet możemy. Super, wióry, no. Widzę, że taki potężny silos, wszystko przyjmujący. No ale jakoś to trzeba zorganizować, żeby dało się wywieźć do tamtej stacji zakupu. No i będzie mało. Jest 87. A nie, to całe wyszło. Faktycznie założyłem 96%. Dobra, wsiadamy do pociągu i lecimy. Przejedziemy kawałek mapy, zwiedzimy. O, tu widzę, że ruszają amperomierze. Czy tam jakieś inne mierniki? Ale tam się nic nie rusza więcej. Prędkość 80. No tu. Rozjazd. A jak to z góry wygląda? No. Kolej jak do Zakopanego, jeden tor. Teraz będzie koniec. Czy sprzedać po drugiej stronie? Tak. No 160 tysięcy, tak? Mieliśmy przychód zbiorów. A zobaczmy na finanse. Gdzieś tam był ostatnio zakup, nowe maszyny. Zakup terenu 147 tysięcy, czyli praktycznie za darmo kupiliśmy. Za darmo mamy pole, bo mamy 160 tysięcy za sprzedane produkty, a daliśmy 147 tysięcy za zbiór. Trochę niezbyt dobrze skalkulowane te ceny są w takim wypadku. Odstawić pojazd, żeby iść się wyspać zaraz, bo jeszcze myślę, że trzeba zasiewy porobić jakieś, a już wpadłem na pomysł, co będziemy siali na ten kawał. Przynajmniej na części. Tak, już posadzimy, nie będziemy siali. Posadzimy sobie ziemniaki i będziemy mieć zupę ziemniaczaną do produkcji jeszcze. Więc fabryka będzie chodziła pełną parą, chyba że gdzieś postawimy jeszcze jakąś fabrykę przetwórstwa ziemniaków, będziemy jakieś frytki robić albo coś tym podobnego. To tak, żebyśmy mieli co robić cały czas, nie? Żeby nie było, że ciągle to samo się robi. I teraz w tym sezonie posiejemy, posadzimy ziemniaki, zbierzemy, potem będzie na tych polach posiane zboże. I będzie jakiś tam płodozmian zachowany, no bo tak naprawdę o to też chodzi, nie? Szkoda, że tutaj nie ma, przynajmniej na konsolę, nie ma żadnego dodatku z płodozmianem. To byłoby dość ciekawe, dlatego że tak naprawdę rolnicy od dawna wiedzieli, że to jest potrzebne i teraz Unia zaczęła jakieś wymogi robić i
i tak dalej, ale odkąd ja pamiętam, to zawsze na wsi było tak, że nigdy dwa razy te same rośliny po roku nie mogły rosnąć. Nikt tego normalnie nie robił. Ale mnie pociągło. Śnieg jakoś jednak zadziałał, tak? Czyli teraz weźmy technologię uprawy ziemniaków, a nie warzyw, nie. I tutaj widzę, mamy co? Za 46 tysięcy mamy do sadzarkę 3-metrową, 12 metrów, kilometrów na godzinę, 150 koni, ale tu mamy 170 koni wymaganą, ale mamy 6 metrów. 170 koni to chyba mamy ze 2 albo 3 ciągniki, które mają taką moc. 183, 240, no i ten jest 152. Więc spokojnie możemy kupić taką maszynę, tego typu sadzarkę, co nam tu proponują do niej, obciążniki to mamy. Kupujemy za 129 tysięcy i tak jeszcze mamy 600 tysięcy, a jak popatrzymy, to tutaj w fabryce naszej już mamy sporo zupki się tworzy, więc znowu troszkę pieniążków wleci. Więc możemy sobie to zrobić. Maszynę kupiliśmy. Idziemy się przespać. Tak szybko jest, bo to jest taki okres, gdzie nie bardzo jest co robić na gospodarstwie. Można by, tak jak chyba tutaj było, kiedyś patrzyłem, kiedyś chyba mówiłem też o tym, zresztą powielałem tu innych, że na przykład o Big Bagach mamy owies w cenie za 1000 litrów 1300, a w sprzedaży mamy za 1700, tak? Więc czysty pieniądz. Zasiew ziemniaków możemy zaczynać w marcu robić. Znaczy zasiew, sadzenie. Więc o, marzec, 8 godzina, to jeszcze jest taka w miarę powinno być. Myślę, że podjedziemy. No, już śnieg jeszcze. Nasze może dojść z farem na to. No jak jest, ma 180 koni, a wymagane jest terma 37 godzin, terma 14. No, takiego trzeba będzie za chwilę myśleć o sprzedaży. Jasne, no. Wymuszaj ile razy. No, będziemy sadzić ziemniaki na śniegu. A co? No. Uzupełnimy od razu sadzarkę. Tu mamy jakieś ziarna. Więc niech się uzupełni. No,
Myślę, że raczej nam tu nie wystarczy, ale... na całe pole. Znaczy tutaj też moim zdaniem właśnie jest to takie dziwne rozwiązanie, ponieważ normalnie no tak jak sadzimy marchew czy buraki, to jakby to powiedzieć, tych nasion jest dużo, no są malutkie i bardzo dużo wychodzi. Podejrzewam, że w jednostkach jakichś objętościowych to no, że tak powiem, no będą droższe od zboża. No ale tutaj wszystkie ziarna są takie same. Nieważne jakie, wszystkie są w tej samej cenie. No, z drugiej strony, no tak jak już kilka razy nadmieniałem, to jest tylko i wyłącznie gra i tak moim zdaniem ma sporo realizmu jakiś. No nie wymagajmy, bo to ma być grywalne, a nie realne. Z drugiej strony fajnie, tak jak teraz zrobili te pory roku, które można włączyć, a można je wyłączyć, czy powiedzmy, że pory roku są, ale można z nich nie korzystać. Więc to jest bardzo fajne moim zdaniem. Bo jak ktoś zaczyna grać, to no myślę, że granie z porami roku jest dla niego trudniejsze. Tak, żeby sobie fajnie pograć, aczkolwiek no, może też nie niezależnie od wielkości. Rozłóżmy sprzęt. Ciekawe, czy trafimy w pole. Czy nam po prostu powie, że jest śnieg i żebyśmy spadali na drzewo. Bo tu znaczników żadnych nie ma. Patrząc na tamtą mapę. Patrząc na oko, na szerokość drogi, to myślę, że tak musi być. I zaraz zobaczymy, jedzie. No jedzie, ale Redlin nie robi żadnych. Wszystkie pod śniegiem, aczkolwiek no, normalnie to by chyba powinny się redliny pokazać. A może za chwilę się pojawi. Słońce przygrzeje i może zejdzie śnieg. Zobaczmy, jak tu na mapie widać, czy już widać, że jest zasiane. Czy nie będzie pokazywało? Nie, no pokazuje ładnie, że rośnie. Jest, czyli jest ok. No, szczerze mówiąc, tu pracownik jest na pewno lepszy niż ja, bo ja bym ni cholery nie wiedział, gdzie jechać i prosto bym na pewno nie pojechał. Więc myślę, że ten pracownik tu sobie daje radę. Że on coś widzi, więcej niż ja. No. Ale jak to mówią, no...
No zobaczymy po prostu po tym, jak pójdzie, ale w sumie zużycie tych ziemniaków też nie jest jakieś takie wielkie. 10% na jeden przejazd. Tutaj no to 10 przejazdów, to musiał mieć, jak on ma 3 metry, to musiał mieć 30 metrów chyba, tak? Zaczyna się od końca, a tak w rzeczywistości, jak kiedyś widziałem, to zawsze był taki pas zostawiany właśnie, żeby nawracać z jednej, z drugiej strony, a potem był przejeżdżany na zakończenie po tym wszystkich przejazdach, był przejeżdżany w kierunku prostopadłym do reszty, żeby też tam zasiać. Bo nie zawsze jest tak, żeby można było wyjechać poza poleń. Bo jeżeli ma sąsiad coś tam posianego czy coś, no to nie wypada mu wjeżdżać na pole. Czy jeżeli jest tam jakaś droga, czy nie wiem, łąka jakaś, to jeszcze, jeżeli nie jest podmokła, bo się może wiele nie poniszczy, ale tak z doświadczenia to uważałem, że raczej nie wjeżdżają, starają się na swoim polu robić. Dobra, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak się komuś podobało, to łapka w górę i karmimy algorytmy i zobaczymy, co będzie dalej, co wymyślę do następnego odcinka.